temat, można powiedzieć, bardzo poważny, aczkolwiek postanowiłem zrobić taki, może bardziej taki steampunk czy coś takiego w połączeniu z surrealizmem jako takim tego świata. Zapewne oglądaliście film, który pojawił się wczoraj na kanale YouTube'owym jednego z reżyserów polskich na temat, no właśnie, tego, co dzieje się za kurtyną religijną, tak, w Polsce. Natomiast ja spoglądam na to troszeczkę z boku i wiem, że te działania, które w tej chwili dzieją się w Polsce, te wszelkie typu marsze, mają służyć jednej sprawie, słuchajcie. Znowu politycy chcą dorwać się do korytka. I to z jednej, z drugiej, z trzeciej strony. No i to jest pewien rodzaj takiego surrealizmu. Okładkę dzisiaj, można powiedzieć, czyli tą fotografię, którą wrzuciłem do dzisiejszej audycji, z, można powiedzieć, pomnikiem Dalego jako takiego, czyli na wzór jego jednego z obrazów na temat czasu, o tak powiem, powstała rzeźba. Ta rzeźba stoi, słuchajcie, w Londynie, w południowo-zachodnim Londynie, dokładnie w Kew Gardens, w takim królewskim ogrodzie botanicznym. Wcześniej było Muzeum Daliego tuż, tak powiem, przy parlamencie brytyjskim po przeciwnej stronie, koło London Eye. Przez kilka ładnych lat była tam wystawa jego prac, jego rzeźb i tak dalej. Dzisiaj to chyba jest przeniesione, o ile się nie mylę, do Paryża. W każdym bądź razie człowiek ten, surrealista, tak, zafascynował mnie, ale i moich kolegów również w liceum. I nieprzypadkowo dzisiaj, słuchajcie, jest ta gitara z tyłu w tle i głośniki, ponieważ wbrew pozorom właśnie w szkole średniej zaczęliśmy rozpatrywać temat związany z déjà vu i to właśnie wtedy obudził się we mnie, no, może inaczej. Wtedy zacząłem zwracać uwagę na zjawiska takie właśnie jak déjà vu. No i powiem wam taką ciekawostkę. Ostatnie moje déjà vu to chyba drugi dzień, sobota, podczas pobytu Witka tutaj u mnie. W pewnym momencie właśnie, no, takie zjawisko mnie nawiedziło, czyli po prostu w pewnym momencie zdałem sobie sprawę, że ja już to gdzieś kiedyś widziałem. Dzisiaj opowiem wam dwa przypadki z mojego życia na temat déjà vu, a jeżeli macie takie pomysły, znaczy pomysły, macie takie przeżycia podobne, to może opiszcie tam później pod tym filmem. W ogóle to pozdrawiam również wszystkie osoby na czacie. Za chwileczkę tam troszeczkę poczytam sobie wasze te wpisy. Mamy już pierwszego malkontenta, który robi tak. Także słuchaj, my tutaj masoni, zobaczcie z tyłu, ta sowa oczywiście masońska. Tak jak już Witek mówił, podzieliliśmy się tymi skarbami, które dostaliśmy od masonów i w ogóle jest cool, słuchajcie.